Cześć, witajcie z tej strony XDS i żeby was nie zanudzać tutaj w HNZ1 na początku szukaniem broni, pożywienia i takich rzeczy, to już sobie tutaj znalazłem sporo rzeczy. Jestem już w bazie ogólnie założonej przez mojego przyjaciela z Amsterdamu, z Holandii, którego oczywiście pozdrawiam. No i udamy się dzisiaj do dużego miasta, żeby poszukać trochę broni. Czy ktoś tu wie? Tylko zombie. Gdzie on jest? Gram na serwerze, gdzie tylko headshot zabija zombiego, więc może być trochę ciężko, ale raczej co dam radę. Dobrze, więc ja obecnie się znajduję na C9 w tym miejscu, a dokładnie w tym, i muszę przejść do D6, do D, pomiędzy D5 a D6. Dobrze, więc nie będę wam robił tego przyspieszonego tempa, bo to i tak by za długo trwał odcinek, więc ja robię króciutkie cięcie i widzimy się za moment. Dobrze, jestem już z powrotem. Jestem już przy mieście. Przeszedłem stąd dotąd. To jest około 2,5 km w grze. I muszę uważać, żeby żaden z graczy mnie tu nie zajął, bo tam jest gildia, baza. A ja nie chciałbym zginąć. Może pierwsze pójdźmy do wieżyczki. Aha, z drugiej strony wejście. Bo w takich wieżyczkach też często są bronie i amunicje. Niestety często właśnie nie ma nic. Czekajcie się. No bo tutaj raczej nic nie znajdziemy, bo zawsze jest wszystko opróżnione. Więc ja od razu pobiegnę kawałek dalej. Najlepiej to właśnie tutaj do policji, jeśli nikt jej nie zabije. Na serwerze bez śmierci już żyje ponad 8 godzin. Ale ludzi jest masakrycznie dużo. O, zombie tu zginął, czyli ktoś może być. Zwykle te drzwi są zamknięte. Więc ja tutaj będę powoli chodził. Prawdopodobnie ktoś tu jest. Dobrze, przeglądamy już szufladki. O, pięknie, od razu amunicję. Przydała mi się, amunicja do tego. Do karabinka. Tutaj nic. Tutaj też nic. Nic. Kawy nie biorę, po co? Nic. Nie chcę też, żeby te odcinki z HNZ1 były za długie. W sumie przez 3 dni w tej grze zrobiłem 20... tam 4 godziny. Czyli już praktycznie cały dzień przesiedziałem nad tą grą. W sumie jak fajna gra, to można długo przesiedzieć. Gorzej w nocy, jak
na zewnątrz tutaj, na przykład w Polsce mamy ciemno i w grze się robi ciemno, to nic nie widać, co jest na pulpicie, i da się naprawdę przestraszyć na przykład nawet niedźwiedzia, który nas na przykład zaatakuje. Kawy nie chcę. O, jest jest do dziewiątki. W tych biurkach zazwyczaj nic nie ma. I tak chyba będzie w tym przypadku. No. Dlaczego to też jest zamknięte? To mnie już niepokoi. Jak jakieś drzwi są zamknięte, to znaczy, że tam może być koleś. Tym bardziej, że nie ma naboi. Ciekawe, czy są kamizelki jeszcze. Tak, nie ma, czy ktoś już tu był. Ktoś może tu być. Muszę się przygotować na spotkanie. O, no, ładnie. On mógł sobie naprawić jakąś broń. Bo dlaczego to nie mogę otworzyć? Bo to mogę. Jakiś błąd. Zawsze się przyda, jak go wezmę ze sobą. Są ją lepsze, ale mojemu koledze mogę dać. O, kolejny plecaczek. Nikogo na dole nie ma. Widocznie się wylogował. Ale i tak wolę chodzić powoli. Ty już chyba przeglądałem szafki. A nie, nie przeglądałem. O, pięknie. O, kompas przyda mi się. Kamizelkę kolejną mogę wziąć, bo może się przydać. Granat. Jezusie. Nie ten guzik skliknąłem. Pięknie, broń. Może się tutaj schowam i muszę pójść do toalety, więc będę za chwilę. Dobrze, jestem z powrotem. Coś się dzieje na dworzu, bo słychać było tu palnie. To nie było na pewno tu palnie zombiaka, tylko już człowieka. No i nie będę brał mu siekiery. Po co? Ten filmik nazwę wypadł na policję. Bo szczerze to tylko tutaj właśnie planowałem iść.
Zwykle w tym pokoju, o w tym jest amunicja i pistolet. O proszę, pistolecik. M9 i tylko amunicji brak. Nie ma nigdzie na stole? Nie ma. Nie. Kurde. Trochę się boję, że ktoś mi tutaj wybiegnie i mnie zastrzelił. Bardzo często ludzie chodzą właśnie tutaj na policję, bo jest zawsze najwięcej naboi. A widać, że ktoś tutaj był już. Zabrał chyba połowę rzeczy. Ja się boję, ale tutaj wejdę. O kurde. To nie ma nikogo. Chyba. No nie ma. Też można tam się doczołgać. Właśnie tutaj na Z można się doczołgać tam i się lepiej schować. Ale na szczęście nikogo nie ma. Dobrze, więc można powiedzieć, że to już jest udany wypad, bo rzadko się znajduje amunicję, bo bardzo często ludzie po prostu chodzą w takie miejsca jak to i znajdują. Więc jeszcze coś co pójdziemy do kościoła szybko. Jeśli nikogo nie spotkamy, to się uda. Ja sobie lepiej przyłączę na karabin, ale on ma jeden nabój, więc nie wiem. No bo szybko sobie tam przebiegniemy. A w sumie jeszcze wejdę tutaj. Zamknąłem te drzwi. Zamknąłem. Bo często w takich właśnie szafeczkach jest amunicja. Tutaj pod stolikiem i na... O, pięknie! Coraz więcej amunicji. O, pięknie! Po prostu... Nie, to już jest udany odcinek. Wody tu jeszcze nie potrzebuję, chociaż mam sporo. Jak jeszcze w jednej to będzie super. A nie ma. A tu? Pack of sugar and grind coffee. No bo to odcinek już jest zaliczony do udanych. Dobrze, więc ja pójdę tutaj. Tędy nie wyjdę, muszę wyjść z miasta. U, tam zombie żyje, czy nie żyje, czy jakiś człowiek był. Więc ja sobie pobiegnę w drugą stronę. Chociaż mnie zombie goni. Widzę, ile zombiaków na tej mapie. Jeśli słyszycie takie pikanie, no to bardzo, bardzo was przepraszam, ale mam uruchomionego TeamSpeaka w tle. O kurde, czyli ktoś na nas patrzył, jak jest muzyka. Tak mi się chociaż się zdaje, bo zawsze kiedy muzyka leciała w tej grze, to ktoś na mnie patrzył albo zaczynał strzelać. Więc mi się zdaje, że to do tego chodzi ta muzyka. Scrap metal. Czapek już nie biorę, bo w bazie mamy ich bardzo dużo. A metal shieldy też wezmę, albo nie wezmę.
za dużo ważą. Ale nie chcę po prostu zapełnić całego ekwipunku. O! Naboje 44, czyli do Magnuma. Tak? Do Magnuma, dobrze mówię? Tak. Jedzenie. Co teraz zjem? O. Co tu jeszcze znajdziemy? User joined your channel. Pit battle. O ja za szybko Hello. Sobie ciszę. Hello. I'll be back 10 minutes, okay? Okay. Sound muted. Dobra. Kurde, co tu się w środku dzieje? Tu nic nie było. No to tam będzie po drugiej stronie. Kurde, ząbek nie wolno. Zacząłem, nie miałem tego. Kurde. Co sobie powtórzają. Ale za mną albo gdzieś jest kolejny zombiak, bo już go słyszę. Wodę mamy. Rzadko się tu znajduje wodę. Dobrze, więc... Ja tutaj jeszcze będę powoli już wracał do mojej bazy. Tak, w tamtą stronę. Więc widzimy się w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Cześć!